pan Sokołowski twierdził, że do zatrzymania miało dojść Katarzyny w piątek, w sobotę albo w niedzielę, tylko że nie powiedział jednego, którego tygodnia. Pan Sokołowski naprawdę kompromituje polską policję, ponieważ gdybym ja rozmawiał z policjantem, którzy są bardzo dobrymi policjantami w Katowicach, tutaj wielu ludzi jest, którzy chcieli tę sprawę realizować i chcieli ją wykonać, tylko że państwo musicie wiedzieć jedno. Komenda Wojewódzka Policji w momencie, kiedy doszło do tego zdarzenia, była totalnie pozbawiona jakiejkolwiek decyzyjności i prawidłowego kierowania jednostką. I to jest problem. I według mojej oceny nieprawidłowe działania policji w tej chwili instrumentalnie przenoszone są na decyzję prokuratury. Jeszcze w niedzielę prokuratura nie widziała absolutnie jakichkolwiek wątpliwości co do działania Biura Rutkowski. Będziemy wyjaśniać, oczywiście, że będziemy wyjaśniać. Ja sobie nie mam nic do zarzucenia. 27 stycznia Biuro Detektywistyczne Rutkowski oficjalnie powiadomiło Komendę Miejską Policji w Sosnowcu o swoim obraniu udziału w tej sprawie. W niedzielę powiadomiliśmy funkcjonariusza dyżurującego Wydziału Kryminalnego z tak zwanego numeru, który był pokazywany na pasku we wszystkich telewizjach w naszym kraju, o tym, że podejrzana w tej sprawie dla nas jest Katarzyna W. Prosiłem o kontakt telefoniczny bądź też osobisty funkcjonariuszy tak zwanej specgrupy, tak zwanej, bo to wszystko jest taka sama fikcja, proszę państwa, ta specgrupa, jak było to porwanie, jak był ten napad. Dziękuję bardzo. No cóż, szanowne państwo, o czym świadczy ta kryminalna sprawa w Sosnowcu, w Katowicach, o domniemanym porwaniu dziecka, a jak się okazało, o zabiciu tego dziecka. Nie będę się powtarzał, ale ta sprawa jako lusterka odbija o sprawę smoleńskiej, w której dolegliwości policji, prowadzących śledztwa, takich samych jak teraźniejsze działania policji, bo to rząd eks-jaruzelskich, eks-tkani, jak oni prowadzili śledztwa 70, 80, 90 lata, tak samo i teraz, tak samo to odbicie, to lusterka katastrofy smoleńskiej, jak tam były zebrane dowody, jak tam działalność polityczna, dyplomatyczna na wszystkich poziomach, to tak samo to odbicie, leniwość, a my nie wiedzieli, a my konwencjonalnie działamy tak samo jak i 80 lata, przy komunistach tak samo jak działały, to takie nasze metody. To już by sprawa smoleńska była rozwiązana, a nie umorzona. Jakby tej sprawy zajął się Rutkowski, taka rzeczywistość, że Rutkowski działa lepiej niż Tusk, no bo sprawa przestępcy. Jaka? Zawieź śledztwo w głuchy kut, a sprawa śledczego jaka? Wywieź to śledztwo na czystą wodę, nie taką czystą jak szyba w samochodzie pana Kwaśniewskiego, który już nie pije. A taką czystą, jaki powinno być u mocnego państwa i prawdziwej, nieradzieckiej policji. Po prostu. Matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dom, lniany ręcznik,